Cześć, witajcie z tej strony Hades i witam was w Zagreus i ogólnie pytałem was ostatnio, jaką bronią powinienem w dzisiejszym odcinku zagrać. Głównie walka toczyła się między włócznią a tarczą, z tym, że ktoś sprytnie zauważył, że jeszcze tarcza ma dodatkową ciemność. I tutaj naprawdę głosy były bardzo podzielone. Ostatecznie na włócznie wydaje mi się, że więcej osób głosowało, że tak powiem. No i też tarcza była prędzej. Mam nawet wrażenie, że jestem z nią tak trochę na świeżo, mimo że są tutaj punkty. Ostatecznie zdecydowałem, że w tym podejściu spróbuję włócznie, zwłaszcza że mnie informowaliście, że nie wykorzystałem jej potencjału. Nie wiem, co jeszcze można nią robić, wydaje mi się to dosyć taką fajną opcją nawet na zasięg i pod DPS, ale niestety nie możemy w żaden sposób się jakoś, no nie wiem, blokować, czy tak jak to było z innymi broniami, także będzie to ciekawe. No i podczas tego podejścia głównie będę starał się o klucze, żeby te 8 jak najszybciej napić sobie i zobaczymy, jak mi to pójdzie. Też mam nadzieję, że nie będzie wam za bardzo przeszkadzać mój nos, bo troszkę się czuję zakata... Co to jest? Rodzina? Śmierć to twoja jedyna rodzina. Śmierć i ja. Lepiej, żebyś się przyzwyczaił do nas obojga. Kurde, jakie groźby. Nie wiem. Co tu? Czemu tak Hades nagle wyleciał? Co? Senka wyleciał i tyle. Nie, nigdy w życiu. I tyle. Nic tutaj w sumie to nie zmieniło. No nic, weźmy tę Atenę tutaj. Zobaczmy, co dostaniemy. Pociesza mnie to, jak daleko zaszedłeś, kuzynie. Jestem również pewna, że w końcu uda ci się dotrzeć do celu. Nie mogę doczekać się naszych rozmów. No i mamy tak, boskie uderzenie, że atak jest mocniejszy i może odbijać, całkiem fajne. Atak specjalny jest mocniejszy i może odbijać. Odskok zadaje obrażenia i może odbijać. W tym również tutaj są Moiry, więc wydaje mi się, że to może być całkiem dobre. Chociaż ten atak też bym ładował, ponieważ obrażenia są dla nas bardzo cenne. No ale dobra, wezmę te Moiry właśnie tylko dlatego sobie tam odhaczymy misję, a sam odskok jeszcze, który by pozwalał nam odbijać, wydaje mi się też dosyć dobry, jakoś tak jakbyśmy uciekali przed przeciwnikami, wydaje mi się, żeby to jakoś poszło. No i tak jak zacząłem mówić, troszkę się czuję taki zakatarzony, nie, że coś mi specjalnego jest, ale wiecie, zimno teraz zaczyna się robić na dworze i takie to w sumie teraz życie grudniowe, mamy za niedługo święta i wiecie, te wszystkie klimaty tutaj. O, szczęśliwy ząb, kolejna ranga, ulepszył mi się. Gdzie go mogę sprawdzić? Szczęśliwy ząb. Chyba teraz mi przywraca po prostu więcej zdrowia, kiedy umrę i tyle. To chyba się zmieniło. Tak mi się wydaje, że wcześniej było 50. No nic, idziemy teraz do Dionizosa. O dziwo, była Atena, teraz jest Dionizos. No i szczerze powiedziawszy, nie są to jakieś ulepszenia, które mnie jakoś specjalnie porwały. Chociaż ostatnio pamiętam, że robiłem sobie włócznie pod ten taki rozproszony... ale tutaj pospadało. Rozproszony atak z dodatkiem Dionizosa, który zatruwał. Było to przepicie takie. No i nie wiem, czy iść drugi raz pod to samo, czy spróbować coś innego. Wydaje mi się, że jeśli będzie sposobność jakaś, to wezmę coś innego, tak żeby jednak zobaczyć jakieś inne techniki, ale oczywiście nie będę brał samych jakichś głupich rzeczy. Czasem zastanawiam się, stary, co tam chodzi ci po głowie. To znaczy, wiem, że słyszysz mnie i pozostałych, ale tam na dole jest tak ciemno, że ja w ogóle cię nie słyszę. Cóż za informacje. My nie możemy nic mówić do nich. Atak wywołuje przepicie, to już mieliśmy kiedyś. Otrzymujesz mniejsze obrażenia, gdy masz 40% zdrowia lub mniej. No, chociaż 10% wtedy... Tak średnio się wydaje. To było dobre, to już kiedyś miałem. Plus to wywoływanie przepicia. Wiecie co, ja bym wziął właśnie ten nektar. Akurat nektarów nigdy za wiele, tym bardziej, że możemy chyba maksymalne zdrowie sobie zwiększyć, więc wydaje mi się to całkiem sensowne. Więc jest to tak naprawdę item, który, no taki lepszy centaur. Więc jak teraz sobie wezmę, mam 75. No i mamy takiego lepszego centaura. A komu dam ten nektar? Mówiliście, żebym raczej zatrzymywał dla tych... tam rzeczy, nie rzeczy, dla ludzi, którzy są właśnie w lobby. Jakiegoś Hypnosa na przykład spróbował odhaczyć na liście, kurczę, prezentów komuś innemu, żebym spróbował dać. I jestem ku temu w sumie skory, dlatego że zazwyczaj jak dawałem to tutaj bogom po drodze, jak byli w podejściu, i chętnie bym zobaczył, co jeszcze mogę dostać od tych zwykłych w miarę NPC. Tutaj widzę, że czachy jeszcze są.
I mamy ciemność, sama ciemność na razie i ewentualnie ten Dionizos był, a teraz mamy serce Centaura. No to nie jest źle, akurat HP wydaje mi się, że podwłócznie jest dosyć spoko, żeby sobie trochę tego pozbierać, bo tak jak już mówiłem, nie mamy za bardzo możliwości, żeby się jakoś wybronić, zablokować. Też zależy to czasami od perków. Fajne jest to, że mogę za pomocą tej włóczni niszczyć niektóre jakby wystrzały ze strony przeciwników, jakieś tam kulki i tak dalej. I nie wiem, czy to też tak działa. O, jakaś pułapka tutaj biła. Nie wiem, czy to też tak działa, ale wydaje mi się, że jest możliwość, iż dary konkretnych bogów działają tylko, kiedy na przykład mamy odpowiednią broń. Czyli na przykład mam teraz włócznię i widzieliście bardzo dużo, że było Dionizosa albo Ateny i może przy piąchach na przykład jest Zeus bardziej i tak dalej, i tak dalej. No i mamy stówę zdrowia. Teraz tak, jest Harun, ale mam bardzo mało monetek i jest ciemność. To ja chyba wezmę ciemność sobie. No i tak jak mówiłem, no to jest taka moja teoria, ponieważ coś kojarzę, że właśnie jak byłem ostatnio z włócznią, no to właśnie miałem dość sporo Aten i Dionizosów i teraz też zacząłem od Ateny, był Dionizos. No i nie wiem, czy wydarzy mi się jakiś inny bóg. Może faktycznie jest tak, że niektóre dary się nie pojawiają na tej broni, bo nie miałyby na niej za bardzo sensu. No, nie wiem, no nie wykluczam tego w każdym razie. Też muszę się skupić na tym, żeby czasami używać właśnie tego obrotu. On jest całkiem spoko, kiedy się fajnie naładujemy i spróbujemy kogoś, czy tam na przykład grupę mobów zone-shotować. Też można tak kombinować. Jakim można na przykład rzucać? O, tylko rzucenie jakoś tak... No, ono wydaje się całkiem spoko, ale na jakichś bossów bardziej, wiecie. Tak, żeby więcej zasięgu tutaj sobie zrobić i z większego zasięgu przede wszystkim bić. Tu jeszcze widzę, że jeden bobek został. No i do widzenia, dziękujemy. Biorę ciemność po 10 tylko, słabo troszkę. Wszystko moje, tu jeszcze studnia Harona, ja mam 69 oboli, przywrócenie zdrowia, zyskiwanie tych klejnotów i gwarantowanie pojawienia się piekielnego skarbu. Co do klejnotów, to mówiliście mi, że one nie są wcale takie złe i odblokowują nam naprawdę dużo podczas podejść, dlatego pozostaje mi wierzyć i sprawdzić to w praktyce, jakoś może tak było, że nie doceniłem. I teraz tak, mamy obole albo Artemidę. Ja bym spróbował sobie Artemidę, ponieważ ona miała jakieś rzeczy podkryte i fajnie by było sobie ulepszyć włócznie podkryte, może bym jeszcze więcej bił. I albo mi się wydaje, albo Artemidę też miałem właśnie skrytami w poprzednim podejściu z włócznią. Bo coś kojarzę, że też się jakoś obracaliśmy bodajże z czegoś i one-shotowaliśmy, ale już kurczę nie pamiętam, bo te odcinki były kawał czasu temu. Dobra, tutaj grubasa ubiliśmy, no i bierzemy dar od Artemidy. Zdaje się, że spotkałeś wcześniej Atenę. Nigdy nie zamieniłabym mego łuku dla tego całego przepychu i zbroi, ale to chyba kwestia gustu. I tak, mamy atak specjalny, który jest mocniejszy i ma 20% szans na uderzenie krytyczne, czyli po prostu byśmy z rzutu więcej zadawali i by były również krytyk, jakaś tam szansa na krytyk. Wystrzał wyszukuje przeciwników i ma 10% szans na zadanie uderzenia krytycznego. Wyszukuje, to możliwe, że wtedy będzie naprowadzający. Akurat wystrzał bije dość mało, nie możemy nim jakoś spamować, więc nigdy do nich nie jestem przekonany. Moiry też żadnej nie mam. A tu mam z kolei atak z odskoku, który byłby zamieniony z boskim odskokiem, więc nie chciałbym tego robić. Chociaż obrażenia od ataku z odskoku są całkiem fajne. To odbicie wydaje mi się trochę lepsze. Wiecie co, ja wziąłbym ten atak specjalny, chociaż nie ukrywam, że możliwe, że nawet ten dar sobie gdzieś sprzedam, jak będzie okazja. Dlatego, że ja rzadko po prostu rzucam z włóczni, w ogóle jest zielona, też taka ciekawostka. No i mamy Dionizosa, pewnie będzie tutaj jakiś mini bosik. Któż może być? A, znowu bombiarze. Któż mógłby być? W ogóle nie wiem, czy to taki zbieg okoliczności, ale są jakieś zielone w ogóle płomienie, komnata, a przed chwilą była Artemida. Uuu. O, odepchnąłem mu bombę tym odskokiem, fajnie to zadziałało. Pobawię się w odpychanie. Ha, i zadziałało, elegancko. Mogę też oczywiście sobie porzucać, jakbym... O, jaki krytyk fajny wlazł. Nie no, to było fajne akurat. Mogę się pobawić. No w sumie właśnie mówiliście, że nie wykorzystałem sobie potencjału włóczni do końca w ostatnim podejściu, więc może... Może chodziło wam między innymi o te właśnie rzuty. Możemy dwukrotnie zadać obrażenia, bo też jak przyciągamy sobie włócznię, to ona właśnie zadaje obrażenia. Więc nie wydaje się zła naprawdę. Jakbyśmy tak atakowali. Jakoś to działa. No i mamy tutaj Dionizosa.
przyjmuje tę wiadomość, a już nawet do nas nic nie gada. Atak, który wywołuje przepicie, ale uwaga, za o wiele więcej, bo 5, a było wcześniej 4, a za o wiele więcej. Użycie uzdrowiska przywraca całe zdrowie i zwiększa zadawane obrażenia, no gdyby te uzdrowiska jeszcze jakoś często były. Wystrzał wyrzuca wielką eksplodującą bombę, która zamienia się w biesiadną mgłę. Co nie weźmiemy, to będzie dobrze, aczkolwiek szczerze, to jestem ciekaw tego, bo nigdy za bardzo wystrzału nie miałem, ten atak wywołujący przepicie miałem, to już wiemy jak działa mniej więcej, no a tego jeszcze nigdy sobie nie wykorzystywaliśmy, przy okazji są obrażenia od wystrzału zmienione, więc byśmy mogli sobie zobaczyć, aha, to w taki sposób działa, kurczę. To może być całkiem niezłe, tylko trzeba będzie odzyskać jeszcze te klejnoty. O, i uaktualniliśmy sobie. No dobra, mamy kluczyk, więc miło, to jest jeden z 8, jakich w sumie potrzebujemy do następnej broni, a to będzie jakiś karabin, więc ciekawi mnie dosyć, co tam do nas nam wymyślą. No, jakoś to działa. Właśnie jeszcze, o, no właśnie nic nie mogą zrobić chyba. Tak się, nie wiem, kręcą? Nie wiem, czy to widzieliście, taki efekt był, że im się kręciło w głowie. Pijani! Ale trochę niestety oberwałem. Nie no, całkiem jest to niezłe. Jest lepsze niż się spodziewałem. Zwłaszcza, że działa na grupę przeciwników. I możemy coś jeszcze kupić przed studnią Harona. Znaczy, przed następnym pokojem w studni Harona. Zyskaj losowy przedmiot oferowany w studni Harona. Wiecie co, może fajnie by było sobie zostawić troszkę kaski do sklepu Harona, bo on za niedługo będzie, przed Megairą jeszcze. Tu mamy dodatkowo obole i bym miał naprawdę fajną ilość tych oboli. Jakby było tak z 300-250, to bym sobie prawdopodobnie mógł kupić wszystko ze sklepu. A tam mogą być bardzo fajne rzeczy, wiecie, Dedal, Serce Centaura, jeszcze dużo, dużo różnych rzeczy. Dlatego wydaje mi się, że to będzie lepsza decyzja niż branie czegoś, co da nam jakiś tam losowy dar, ale może nie być zbyt dobry. Wiecie jak to jest w sumie. Tyłka, że tak powiem, nie urywało. Znaczy, były takie milutkie dla oka rzeczy. Tam jakiś na przykład ten losowy dar bym sobie wziął jak już z tego wszystkiego. Bo lubię jak gra daje mi jakąś fajną niespodziankę. Lubię to RNG. Aczkolwiek mogło nam też dać jakiś syf i byśmy byli niezadowoleni. No i mamy już, co no, mamy już ponad 200. O, wykrzyknik jakiś jest i klejnoty. Oczywiście, że wykrzyknik biorę, no. Jak mógłbym inaczej? Kto to jest? To jest Herkules? Bo jest jakiś taki silny. Rozmawiaj. Hej, książę Z, pewnie wygląda na to, że się tu obijam z tym głazem, ale właśnie miałem wracać do pracy. Aha, to jest Syzyf, no w sumie głaz, to mogliśmy się wszystkiego domyślić. Siostry Furie rzadko zostawiają mnie w spokoju, a tak w ogóle to gdzie one poszły i co ty tu w ogóle robisz? Och, no wiesz, robię sobie taki mały spacer, mam jednak prośbę, jak zobaczysz siostry Furie, to daj im znać, że udałem się tam, skąd przyszedłem, dobrze? O, dam im znać, jasna sprawa, doskonale cię rozumiem, wasza wysokość, zajmę się teraz swoimi sprawami, a ty uważaj na siebie. O, i daje nam parę rzeczy. Mamy leczenie, ciemność i obol Harona. No, ta ciemność na pewno do wyjścia, ale wiecie co, ja bym sobie wziął może ten obol Harona, nie wiem ile by tego było. O, ze stówę nam dał, ponad. Dobra, to sobie wszystko wykupimy. No, ostatnio tak lubię sobie inwestować w pieniążki. Powiem wam, że fajnie jest wykupywać coś właśnie przed bossem ze sklepu i się jeszcze bardziej wzmocnić. Zwłaszcza, że w tym podejściu nie mam jakoś super dużo tych darów. Tak mogłoby się wydawać. A może jakiś Dedal będzie? Ktoś jeszcze? Coś fajnego podwłócznie nam wyleci. No wiecie jak to jest. Dobra, jakieś bomby tu poślę. Te garnki w ogóle, nie garnki, dzbanki tak bardziej wysyłają mi takie jakieś małe bomby, miny takie, o. Widzę, reagują na mnie. No i dobra, zrobiliśmy i mamy Afrodytę. Miałeś już sesję z Furią Megairą, prawda? O, wiem, na jej temat to i owo. Choć ostatnimi czasy my, bogowie Olimpu, nie mieszamy się już w sprawy tych, którzy zamieszkują podziemia. Jesteś jedynym wyjątkiem, ale nam tutaj sklebiają. Atak zadaje więcej obrażeń, to akurat lubię. Odskok zadaje obrażenia, ale to nam zastąpi tutaj to, co mamy obecnie, to tak średnio. Wsparcie, o, wsparcie Afrodyty mamy. Ostatnio te wsparcia brałem sobie i szczerze to były nawet niezłe, znaczy brałem, no miałem tego Posejdona, tak? I możemy zadać 2500 obrażeń, jak mamy max bonus wskaźnika, tak? Wystrzeliwuje poszukujący pocisk wywołujący zauroczenie.
musimy to przetestować, ale wziąłem sobie, bo nigdy jeszcze tego nie miałem, a mnie ciekawi. Wybaczcie, w ogóle też muszę się rozglądać po pokoju, bo często jest tak, że mam jakieś przejście do chaosu i na przykład studnie albo coś i jakoś tego nie zauważam i pomijam, więc akurat będę miał się na baczności. I tak, mam granat albo mam Harona i teraz będzie boss, dlatego pójdę do tego Harona. Granat pewnie też będzie u niego, bo zazwyczaj tak jest, z tego co zauważyłem. No, jest granat. To weźmy sobie na początek Atenę, bo tam możemy sobie wziąć na przykład lepszy atak, ale też widzę, że Haron ma nam coś do powiedzenia. Haronie, tak hipotetycznie, jeśli przekażę ci powiedzmy 1000 monet, czy zechciałbyś mi podwieźć swoją piękną łódką w górę rzeki, powinienem powiedzieć konkretnie. No, się nagadał jak zwykle. Musiałem zapytać. No, żartowniś. Dobra, to weźmy sobie tę antenę. Przyjemność zawsze po mojej stronie, Haronie. Sprytne zarządzanie wydatkami bywa czasami tym, co decyduje o zwycięstwie lub bolesnej porażce. Czyż nie jest tak, kuzynie? Dokładnie tak jest. Atak jest mocniejszy i może odbijać to, właśnie chciałem. Umiejętności, które mogą odbijać, czynią także wrogów odsłoniętymi. Jest tutaj Moira. Jedna z przepowiedni, a nie, czekajcie, odsłonięcie. Przez 5 sekund ofiara otrzymuje dodatkowe obrażenia przy uderzeniu od tyłu. Jakby miałem nadzieję, że to jest coś lepszego. Odbite ataki zadają dodatkowe obrażenia. No byśmy przy odskoku wtedy odbijali. Wiecie co, ja wziąłbym to boskie uderzenie, mimo że tutaj nie ma Moiry. To z tego wszystkiego wydaje się najlepsze i przede wszystkim będziemy mogli odbijać ataki od Megairy. Więc nawet nam się to przyda. No a tam właśnie Moiry to sobie i tak jeszcze kiedyś odhaczę. I tu mam 100 na granat. No to tak, wystrzał, możemy ulepszyć obrażenia. Odskok zadaje obrażenia, może odbijać na drugi poziom. Wsparcie Afrodyty możemy na kolejny poziom. Czas trwania zauroczenia, że do 6 sekund. Słabe się to wydaje. Szkoda, że nie mogę. Nie wyskoczyło mi akurat ulepszenie mojego ataku. Weźmy ten wystrzał. Większe obrażenia. Robimy się pod wystrzał normalnie. No i widzicie, że teraz już nie mamy tej krwi tytana, czy jak to tam było. Teraz jest ciemność, dużo ciemności. Czyli jak już jakąś bronią zdobyliśmy tę krew tytana, no to mamy dodatkową ciemność następnym razem, jak dojdziemy za pomocą właśnie tej broni. No jest to jakiś sposób na przykład na farmienie tej ciemności, mam nadzieję, że będzie jej dużo. No i mamy Megairę, cześć Meg. Posłuchaj mnie, Zagreusie, twojej matki już dawno nie ma. Ma na myśli Persefonę? Nigdy się stąd nie wydostaniesz, a nawet gdyby ci się udało, to jaką możesz mieć nadzieję, że znajdziesz ją w zewnętrznym świecie? Chyba tak. Bo ostatnio się dowiedziałem, zresztą zewnętrzny świat mówi swoje. Mam wystarczająco wiele nadziei, choć to i tak już nie twoja sprawa. Twoja rodzina jest tutaj, podobnie jak twoje obowiązki. Uciekasz przed samym sobą, choć myślę, że mogę cię odrobinę spowolnić. Ja jej oczywiście nie dam. Ataki myślę, że właśnie sobie dosyć wypracowałem, więc zobaczę jak mi to pójdzie. O, no jest całkiem nieźle, możemy też wystrzału używać, pamiętajmy. I mamy też to wsparcie Afrodyty, więc postaram się je naładować i za chwilkę przetestować, jak to działa w praktyce. Trochę mógłbym mieć zasięg tak lepszy, jakoś tak mam wrażenie, że mogę sobie z czegoś jeszcze go ulepszyć i biłbym tą włócznią i wiele więcej, ale generalnie to póki co nic nie... O, jeju, jeju, muszę odbijać. Odbijam jej ataki! Zadaję obrażenia, bo nie widziałem. Nawet nie widziałem do końca. Ale coś tam weszło jej w ogóle, że została przeze mnie chyba ogłuszona. Ojeju, to bolało. Dobra, użyjmy na niej tego. Użyłem... Na wroga poleciało, zamiast na bossa. Na... nie wroga, tylko na zwykłego kurczę mobka. Dziwnie tak. Ona się kręci. A, kręć się wrzeciono. Nie, na pułapkę. Ja zawsze jestem po prostu mistrzem wpadania w te pułapki. I po co ci to było, kobieto? No. Powiem wam, że idzie naprawdę bardzo dobrze. Ja tu praktycznie HP nie tracę. Te bomby też zadają całkiem sporo. Ona się tam kręci, ale co tam? Za 200 i ogłuszenie. Nawet to jej wchodzi. To jest świetne. No i do widzenia. Ale łatwo to poszło. To była jedna z szybszych walk w ogóle z nią. Bardzo fajnie. Jestem zadowolony, jest, dobra. I mamy 50 ciemności. No, jest to nawet fajna ilość, bo ostatnio po 10 dostawałem. No i idziemy piętro wyżej. Nawet na full HP, mam oba odrzucenia śmierci, więc jest nieźle. Dobra, to bierzemy. O, i Hades się wkurza. Megaira zdaje się mieć trudności, no jak zwykle. W ogóle dzięki kryształom, między innymi, jak już mówimy o kwestii opłacalności tej waluty, sobie dodaliśmy tę gablotkę tutaj. Gdyby się zdarzyło, że jakiś item na przykład sobie zużyjemy, na przykład szczęśliwy ząb już straci swoje działanie, bo tam się wskrzesimy, to możemy sobie na przykład zamienić na którymś z piętr właśnie na jakiś inny dar i on nam posłuży.
No i wydaje mi się to całkiem fajne, tylko na razie nie widzę, żebym mógł to teraz wykorzystać przynajmniej. Co ma tutaj do zaoferowania studnia Harona? Przywraca zdrowie, klejnotki i pułapki. Dobra, wezmę te klejnotki, niech wam będzie. Ostatnio, jak mówicie, że było to cenne, no to to wezmę. Atak specjalnie jest mocniejszy, a to też zostawię. Może się przyda właśnie na niektórych bossów. Może właśnie dzięki temu do Hydry nie musiałbym podchodzić, albo do Tezeusza, czy tam Minotaura. W ogóle też taktykę na nich obierzemy nieco inną. Mówiliście, że lepiej by było rozwalić sobie Minotaura pierwszego i tak spróbuję tym razem zrobić, bo ostatnio skupiłem się na Tezeuszu i szczerze powiedziawszy nie wyszło to zbyt dobrze. Kościana Hydra czeka. No Zagreus to już dostał spoilery ostatnio. Widać, że zapamiętuje z poprzednich podejść wszystko. Kościana Hydra czeka. No ja postaram się w miarę szybko wyczyścić, zależy mi tu bardzo na czasie. A, już leci do nas. No, ty dziadzie jeden. Już, już. Dobra, mamy go. I gdzieś następni przeciwnicy się zrespili. Dobra, wybuchnę im tam. Przełamanie. I chyba weszło, nie? Co? O, tu jeszcze są przeciwnicy. Czachy. Ale chyba właśnie bardzo fajnie mi ten wystrzał wcześniej wszedł, tak mi się wydaje. Nie, 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 nie chcę płonąć. Wezwanie. Zauroczyłem gościa. No i tyle. Nie musiałem w sumie obrywać. To taka, tak z nieuwagi czysto wyszło. Otrzymujesz mniejsze obrażenia, to już znamy. Otrzymujesz mniejsze obrażenia stojąc w biesiadnej mgle. Przez 5 sekund unoszące się, aha, to jest tam mgła z wystrzału i to jest całkiem spoko. No i użycie uzdrowiska, nadal nie jestem do tego przekonany. Kurczę, no, wiecie co, ja bym wziął faktycznie to, bo możemy po prostu wchodzić sobie w to ogłuszenie nasze i byśmy otrzymywali mniej obrażeń, wydaje się całkiem niezłe. Ale zobaczymy jak to w praktyce jest. A pozostałe rzeczy to znałem, no to nic mi to tam nie zmieniło. I mamy Dedala, to bardzo dobrze. Akurat tu może nam nie dali wyboru, ale dali nam Dedala, a z tego co zauważyłem, to on bardzo fajnie potrafi zwiększyć DPS na przykład. Obrażenia można sobie podboostować. Podwłócznie też coś powinno być. Odbijamy też od hydr, widzę rzeczy. Zwykłe takie hydry się trafiły. No i na przykład jeśli sobie wystrzelę, będzie tutaj ta biesiadna mgła. No to będę otrzymywał tutaj w tym miejscu mniejsze obrażenia. Jeszcze tu się biesiada dzieje w tym czasie. Dziękuję za uwagę. Tutaj dwójka, widzę, że siedzi. 200 obrażeń. Jeszcze jedno wam poślę. Prezent. No i dziękujemy za biesiadę. To by było tyle. To ulepszamy. Dedal, hej, klikaj się, kolego. Atak obrotowy ładuje się, odnawia znacznie szybciej. Mamy też Moirę, wszędzie mamy Moirę. Ładowanie ataku obrotowego sprawia, że jesteś krzepki i pulsujesz. Całkiem niezłe. Atak specjalny odbija się do 7 wrogów, zadając każdemu plus 30% obrażeń. Ej, to jest niezłe. Wszystko jest z tego niezłe. Ja bym coś poszedł pod ten szpikulec łańcuchowy, ponieważ jeszcze za bardzo nie miałem okazji używać tych rzutów. I jeśli te ataki będą się odbijać, będzie mi to fajnie działało na grupkę przeciwników. No to ja tutaj wróżę nam sukces w tym podejściu, naprawdę. To akurat mi się spodobało, mamy... Aha, dobrze było, dobrze Mangetsu. Mamy Harona, mamy kryształy i mamy tutaj właśnie jeszcze klucz. To chodźmy po kluczyk w takim razie, standardowo to już byśmy mieli dwa kluczyki bodajże w tym podejściu, no to do 8 to jeszcze daleko. Być może uda mi się wytargować pozostałe kluczyki tam u tego handlowca w Hadesie właśnie, przy moim ojczulku. Dobra, może podbijajmy sobie nieco atakami, zobaczmy jakby to działało. No, całkiem niezłe, jeszcze więcej w ogóle zadają te odbicia obrażeń, mi się tak wydaje coś. Fajnie by nam to z tymi krytykami działało, ewentualnie. Może nie akurat na tych przeciwników, bo oni tak dosyć skaczą, do nas podchodzą, a jeszcze mamy na przykład odbijanie ataków, po prostu odbijanie z naszych ataków. Ale tak to jest całkiem nieźle. Jeszcze kryty mogą chyba wchodzić. Nie wiem, czy z odbić też. Mi się wydaje, że jest taka możliwość, słuchajcie. Możemy tu... O, wezwanie mogę użyć. A użyję sobie zaraz wezwania, no spokojnie. Dobra, gdzie jest ten... To wezwanie, masz wezwanie. Dobra. Nic nie robi dosłownie. Co tam, frajerze? Jak tam w tej Polsce ci się żyje? W ogóle nie mogę chyba używać równocześnie ataku specjalnego z atakiem. A tak próbowałem coś, wiecie, tak na tej zasadzie. No, jakoś to nie wchodzi dobrze. Dobra, bierzemy kluczyk.
O to właściwie chodziło. I chyba już tutaj nic nie ma. Mamy Artemida, mamy granat i mamy serce centaura. Chyba wezmę sobie to serce centaura. No bo jakoś tak czuję się z tym HP do tyłu. Nie będzie to chyba zła decyzja, jeśli to wezmę. Powinienem też jakoś zadbać o obolę, bo możliwe, że za niedługo będzie jakiś sklep przed Hydrą i bym sobie kupił dodatkowe jakieś tam ulepszenia. Mam tylko 70 oboli. Troszkę słabo. No, ciekawe jak z tym atakiem będzie. Bo wydaje mi się, że to jest niezły potencjał do tego, żeby bić, ale nie obrywać. To mi się w tym spodobało, w tych ulepszeniach ostatnich. No, po 105. Czasem jak kryty wejdą, to jest nieźle. Dosłownie nie dajemy nawet do siebie podejść. Tu widzę, że już jest studnia Harona, więc mogę zobaczyć potem, co tam mają w ofercie. Też od różnych wrogów się odbija. Bardzo dobrze, o to chodziło. No, wezwanie też mi się odpaliło. No i gdzie są wrogowie, bo ja tu nie widzę. Uciekli mi. Tu jest, tu siedzą. Dobra, to wezwanie. Dziękujemy państwu. Wam tutaj biesiadę rozwalę. I coś jeszcze zostało? Następni się respią, oczywiście. Na tym nie mógłby być koniec. Ale następne biesiady czas zacząć. Tam jeszcze jakieś odbijanie kulek. Skakuje? A to poodbijam. Wszystko. Masz kulki. Z powrotem. No, do domu. Dobra, wysyłamy tutaj wystrzały. Fajnie te bomby nawet biją. Podoba mi się to podejście, dlatego że używamy zupełnie innego setupu niż ostatnio tą włócznią, a idzie też całkiem nieźle. No i co? I mamy tutaj właśnie te studnie Harona, jak ostatnio patrzyłem. I możemy sobie przywrócić HP, zyskać kryształy. To jest niezłe całkiem, ale chyba bym tego nie brał. Musimy troszkę zaoszczędzić sobie tych oboli, żeby było na sklep na przykład. Tak myślę, że sobie pójdę pod sklep. I teraz tak, mam Atenę albo mam Afrodytę. Od Afrodyty możliwe, żebyśmy mogli ulepszyć to, a od Ateny mamy te dwie rzeczy, więc spróbuję skorzystać z usług Ateny jednak. Tak ostatecznie i nie wiem, czy wyjdę na tym dobrze, bo ta Afrodyta też miała całkiem ciekawe tam pomysły. Aczkolwiek warto zaryzykować. I nie, jestem zamykany teraz i gdzieś sobie płyniemy, o dziwo. Normalnie łódka Harona. Tutaj jest dobre są ataki, które są obszarówkowe, tak mi się wydaje. Żebyśmy mogli jak najwięcej tutaj naraz powyciukać. Ale sobie porzucamy i będzie dobrze. No, jeden z drugim. Do widzenia. To było tyle. Przygotujemy. Musimy najpierw korzystać tutaj z okazji do zabicia niebieskiego kryształu jednak, bo on daje nietykalność z tego, co zauważyłem. W ogóle jak nie trafiamy tą włócznią, to ona i tak trafia za nas, zobaczcie. Tak zauważyłem. Tutaj jeszcze mogę zauroczenie dać. Ej, to może być niezłe na bossa, jak tak go zauroczy. Takiego minotaura. Nie no, to jest plan, słuchajcie. To jest plan tutaj na zwycięstwo, przepis. No i kryształy, czyli dają tę nietykalność, tak jak już mówiłem. Więc tutaj musimy jakoś się szybko dosyć rozprawić z nimi. Dobra. Już niewiele zostało. Mogę jakoś od skoku nawet. Ojojojojoj, coś tam oberwałem. Może najpierw tego z tyłu zabijmy, bo on tutaj wysyła jakieś fale czasami. I to jest problematyczne. W ogóle nie używam wystrzału, zapominam o tym. A to jest całkiem potężne, po 200 bije. No, i dziękuję bardzo. To było tyle. I dotarliśmy do brzegu, akurat jak rozwaliliśmy wszystkich. W ogóle fajnie było, gdyby tam były jakieś easter eggi po lewej i prawej. No i mamy Atenę, tak jak widzieliście. Umiejętności, które mogą odbijać, czynią także wrogów odsłoniętym. I tu mamy duet! Po odbiciu zyskaj chwilowo 20% szans na zadanie uderzenia krytycznego. Atena i Artemida. Duet. Odrzucenie śmierci daje dłuższą nietykalność, przywraca jedno użycie. Tutaj chyba przywraca nam użycie, jak już straciliśmy, tak mi się wydaje w ogóle. Natomiast ten duet mnie ciekawi. Po odbiciu zyskaj chwilowo 20% szans na zadanie uderzenia krytycznego. To może być niezłe. Zresztą chyba nie ogranicza się to do żadnego ataku. To wezmę ten duet. Niech się cieszą. Moc duetu. To już chyba mój drugi duet. O dziwo, nic w ogóle się nawet nie odezwali do mnie. I mamy nektar, czyli sobie również życie uzdrowimy. Znaczy uzdrowimy, no powiększymy. Będziemy mieli chyba ze 170... 150 będziemy mieli zdrowia. Też mamy studnie do sprzedaży. O kurde, ale dobre tu odbicie będzie. Tylko muszę obskakiwać czasem, bo jak jest zbyt dużo rzeczy, to czasem trudno uniknąć. Ulala, ale się gościu wkopałeś. Jeden z drugim. No i co? Tu jeszcze siedzą.
Oni tak dziko strasznie tutaj szarżują. Można się przerazić, a do lawy padłem. No to może jakieś, może tutaj jeszcze wejdzie przepicie. Biesiadna mgła. Ono właśnie. Dobra. No i mamy wszystko wyczyszczone i nektar. Ja dziękuję za zdrowie. I mamy już dwa do podarowania. Dobra, co jest dalej? Mamy Harona albo serce centaura. Dlatego zgaduję, że jednak to już jest komnata jakoś niedługo przed bossem. I szczerze powiedziawszy, u tego Harona niestety no nie kupię zbyt dużo. Muszę zobaczyć, czy będę coś mógł sprzedać, co mi nie jest potrzebne. Te rzeczy są mi raczej potrzebne. One wydają się spoko. Dlatego ja bym ich nie sprzedawał. Czyli wiecie co, chyba pójdziemy ostatecznie po serce centaura, a tego Harona, znaczy te obole nasze zostawimy na następne piętro, bo i tak za bardzo nic tam nie kupimy, co najwyżej się uzdrowimy. No ale tak to tutaj też mamy przecież zdrowie, tam raczej by nam ewentualnie na granat wystarczyło, z tego co kojarzę to po 100 jest. Natomiast tutaj mamy za darmo serduszko i też będzie to dobre. No i idziemy na hydrę. Z tego co widzę, to o wiele szybciej mi to wszystko zajmuje i jest taki cel tego odcinka, żeby jednak zabić Minotaura i Tezeusza. Jakoś, ty, przybywasz wypełnić życzenia mego ojca. W ogóle to jest jedyny taki boss, który za bardzo do nas nie mówi, co raczej nie powinno dziwić. O jejku, jejku, nie wiedziałem, że masz taki zasięg, kolego. Ja ci tam wyślę parę tutaj przyjaciółek w postaci mgły. Musimy też uważać, jak on właśnie tak szarżuje dziwnie łbem. Lepiej nie obrywać głupio. A mogę też niego po prostu rzucać, nic tam nie zrobi chyba. Chociaż nie wiem, jaki on ma zasięg, bo tak w praktyce, powiem wam szczerze. No, po 35 mu klepie w ogóle, taka ciekawostka, ale za to nic nie obrywam. No i nietykalność, czy mu się spodobało? Myślę, że nie. Ale mogę się mylić. Dobra. I tu biesiadna mgła, szybko biesiadna mgła. Wezwanie też można użyć. Wezwania, dziękuję za uwagę. Rozwalony, tu jeszcze jest drugi. Mogę zaraz kolejnego wezwania użyć. Ojejku, jejku, tu coś mi nie weszło do końca, tak jak chciałem. No, starajmy się nie obrywać. Nie stracić zbyt dużo zdrowia. To fajnie poszło, nawet uniknęliśmy tam walnięcia podłogę, bo widziałem. Użyjmy tutaj biesiady. Okej. Okay. A, no i też oczywiście rzucanko. No i co, podoba ci się to? Ja myślę, że jej się to podoba bardzo. No, w ogóle w oczy. Oczy ją tam bolało przez chwilę, bo widziałem, coś tak cierpiała chyba. Albo mi się wydawało. Odbijamy jej ataki. Co ty, kurde, będziesz? Co tam cwaniakujesz, łbem? Możemy też wezwania na niej użyć. I chyba jeszcze będzie jedna faza z tymi głowami. I to tyle. No, musimy też odbijać jej ataki. Też pamiętajmy, że po odbiciu krytyki nam mogą wchodzić. Tutaj pozbieram sobie rzeczy. Dobra. Użyjmy tutaj tej biesiady, czym prędzej. Dobra, fajnie to idzie. Okej. Użyjmy sobie Afrodyty. Tam przez chwilę coś oberwałem, widziałem. Ale wiecie co, my tam wrócimy zaraz. Jednak wolałbym tam być. Tu. I dobić tych przeciwników po kolei. Okej, mam dwójkę. To nie zmienia faktu, że troszkę oberwałem za dużo, niż bym sobie tego życzył. Możemy za chwilkę użyć znowu Afrodyty. I tak zrobimy. Ojojoj, łeb do mnie idzie. Dobra. Tu jeszcze jest jeden łeb do tego. No bo kurczę, te szkieleciki tak troszkę utrudniły tutaj sprawę. Dzieje się co chce. Co ona tam robi, ta głowa? Dobra, troszkę oberwałem od lawy. Ale żyję i mam się dobrze. Użyłem Afrodyty, jeden mogę nawet drugi raz. Jakby chciała. Chociaż nie wiem, czy to na nim działa tak dobrze jakoś. Jejku, jak we mnie... Widzieliście, sprzątnęła mi połowę HP. Ale to źle wyszło. Koszmarnie to wyszło. Porzucam sobie w nią trochę, bo nie mogę. To było bardzo złe. No, co ty, kurde. Hydra się znalazła od 7 boleści. Nie, łeb! Dobra, rozwalona. Ale nie, pod koniec muszę przyznać, że zdecydowanie za dużo oberwaliśmy po prostu serią po 7. To było straszne. Mam 45 zdrowia, musiałem się uzdrowić. No i teraz, kurczę, przydałby się ten perk, który sprawiłby, że miałbym full HP przy uzdrowisku. No i teraz żałuję, że go nie wziąłem, ale z drugiej strony miałem inne fajne rzeczy. Zobaczmy, czy możemy coś z studni Harona fajnego wziąć.
No te obole, nie wiem czy, chociaż bym uzdrowienie sobie troszkę wziął. No, zdrowie by było git. Tak żal mi ostatnio tych oboli, bym sobie je zostawił. Na początku potyczki twój boski wskaźnik jest wypełniony w 15%. W sumie za 15, a dobra, nie będę używał i tak bym aż tak tego często nie wykorzystywał. A czy coś mogę sprzedać, co by mi tak się średnio przydało? Nie, te rzeczy mi się podobały dosyć. Dobra, no to lecimy dalej i spróbujemy sobie szybko przejść kolejne piętro, żeby się oczywiście zmierzyć z Tezeuszem i Minotaurem. Kolejny dzień lub noc w raju, no właśnie, bo pole elizejskie to jest taki raj. Tylko zastanawia, o, weźmy Dedale. Tylko zastanawiam się, co tu tak właściwie robi Minotaur na przykład. No ale fajne jest nawiązanie, że ogólnie przecież pola elizejskie to było, to były te, ten teren jakby dla tych dobrych, że tak powiem. Trafiali tu ci bohaterowie i nie tylko. No i Tezeusz ma tu jak najbardziej zasłużone miejsce moim zdaniem. Dobra, możemy też używać jakichś innych rzeczy, żeby to nieco przyspieszyć. Tam, do wybuchnięcia. Nie dotknęło go. Ej, to się zawiodłem trochę. Wezwanie mamy nawet. Mogę za chwilkę użyć. O, odbicie. Ha, chyba go zabiło nawet. Albo się tam wycofał. No, zabiło go. Fajnie wyszło i mamy Dedala. Przytrzymaj atak specjalny, by zadać do 200% obrażeń, ale zasięg jest zredukowany. Przytrzymaj atak, aby zadawać szybkie pchnięcia, ale nie możesz używać ataku obrotowego. No w sumie ten atak obrotowy jakoś tak, no rzadko go używam. Atak z odskoku uderza 3 razy, ale odskok ma mniej zasięgu. Ostatnio i tak ataku obrotowego nie wykorzystuję, dlatego że mam bardzo fajne rzeczy, które działają na grupkę mobów, jak na przykład właśnie atak specjalny, czy te bomby, więc może poświęćmy atak obrotowy i zobaczmy, jak działają te szybkie pchnięcia. Nie wiem, czy to ma do końca sens, ale bym zobaczył. Może dzięki temu bylibyśmy w stanie więcej odbić na przykład. Chociaż doszukiwałbym się jakichś innych tutaj zalet. Może na przepicie byłoby to dobre, więcej byśmy stakowali. Mamy Hermesa albo mamy obole, ja bym wziął te obole. Weźmy obole w Rosole, generalnie prajzujemy obole w tym podejściu. I zobaczmy, jak się nadadzą tutaj do działania. Mogę też porzucać, to się podbijają i na hita wez. A, niestety kotki coś we mnie trafiły. Nie, ja nie chcę tutaj pomocy waszej. Idźcie sobie. Następnie się tutaj wrogowie tworzą. Możemy sobie troszkę porzucać. Co tam? Bomba też. Ojoj, już do mnie idą, już do mnie idą. Duże rydwany i małe rydwany. I to wszystko. Mamy tutaj 100 oboli do wzięcia, bardzo dobrze. Przyda się do sklepu i mamy następne obole. Dwójka bogów, Artemida i Afrodyta. No a nas z Ateną Artemida połączyła siły. No tak, to czy tutaj coś jeszcze jest? Nic, no dobra, no to już idę tam. Bardzo chętnie. No tak w pierwszej chwili myślałem, że ci, którzy kurczę połączyli tutaj siły, nagle są przeciw sobie, bo tak to wyglądało. Ale przypomniałem sobie, że to była Atena, a nie Afrodyta. Bogowie chcą, żebym wybrał. Chyba bym wybrał Artemidę, jednak wydaje się, chociaż... A dobra, tu jeden pies. Dobrze wybrałeś, Zagreusie. No i tak, po zadaniu wrogowi uderzenia krytycznego inny wróg w pobliżu otrzymuje naznaczenie, czyli przez 6 sekund ofiara ma większą szansę na otrzymanie uderzenia krytycznego, też ciekawe. Wszystkie zadawane obrażenia mają szansę być uderzeniami krytycznymi, niezłe. Po użyciu wystrzału lub trafieniu wroga atakiem lub atakiem specjalnym wystrzel poszukującą strzałę. Nie wiem, czym jest ta poszukująca strzała. Te dwie rzeczy w ogóle by się bardzo fajnie kombowały, ale mamy do wyboru tylko jedną. No to weźmy może to, bo się liczy na w sumie wszystkie ataki. No, chyba będzie git. Och, naprawdę? Przekonasz się, że nie puszczam czegoś takiego płazem i przekonasz się o tym na własnej skórze. No zobaczymy, co ona będzie robiła. Pewnie jakieś serduszka. Wybacz mi, Afrodyto. No musiałem wybrać. O jeju, jak szybko w ogóle zdechł. Co tu się stało? Co to? Zauroczenie jakieś weszło na mnie. Przez chwilę. Może coś wpadłem? Nie... O, tu faktycznie serduszka są. No to przewidziałem. Nie mogę tego uniknąć nawet za bardzo. Zdaje się, że ją zezłościłem, no trudno się dziwić trochę. Dobra. Bogowie są mściwi w mitologii, jak wiemy. No i co teraz? What now? W ogóle spróbujmy użyć zauroczenia przeciw Afrodycie, śmieszne to jest. Ale nie działa już, wykorzystałem przed chwilą. Dobra, duszki musimy niszczyć. Standardowo. No, no hej. Co tam? Tym duchem. Gin już. Ja się boję cały czas, że wpadnę w zauroczenie i będzie problem.
Nawet ta Afrodyta jest taka trochę problematyczna, bym powiedział. No i ostatni, mam nadzieję, jest git. No, no i dostajemy Afrodytę. Uległa nam. Och, jakże ja nienawidzę tak się z tobą kłócić. Wybaczmy sobie i zapomnijmy o sprawie. Wróćmy może do tego, jak było wcześniej. No, ja jestem za. Częściowa odporność na obrażenia od ataków pobliskich wrogów. Po śmierci wrogowie zadają obrażenia innym pobliskim wrogom i wywołują osłabienie. To już kiedyś miałem, było całkiem niezłe. Wszystkie nagrody zdrowia są więcej warte. I to się odnosi do całkowitego zdrowia, czyli po prostu wszelkie tam na przykład nektary i tak dalej podniosą nam zdrowie o więcej. Z drugiej strony to by było niezłe do oczyszczenia, całkiem jeszcze osłabienie dodatkowo. No wszystko by było dobre. Ale ja jeszcze nie miałem tego, ja bym to przetestował, zwłaszcza że mam perki, które sprawiają, że więcej zdrowia mogę otrzymać. Tak nietypowo dosyć idę, tak się staram właśnie. Ale wydaje mi się, że może to być całkiem niezły wybór. I teraz tak, mamy Artemidę i Dionizosa. Ogólnie to wziąłbym chyba Artemidę znowu, bo tam podkryty, jak parę rzeczy mi wejdzie dodatkowo jeszcze, to... O! Biggs Minus, co jest? Przychodzisz z piekielnych czeluści, tu nie jest twoje miejsce. Czemu Biggs Minus się oddzielił od Tezeusza, jest minibossem teraz? Potwierdzam jedno i drugie, ja tylko tędy przechodzę, więc jeśli pozwolisz... Nie, Champion Elysium nigdy nie wycofałby się z takiego pojedynku, ja również nie. Ojeju, no to teraz będziemy z nim walczyć, z tym frajerem. No to powodzenia. A, jeju, ta szarża byka, to jest straszne, ja nie wiem czy mi się to uda zrobić. Może spróbujmy jakoś wystakować albo z odległości. Zróbmy sobie te bomby. No fajnie to weszło, widziałem, że tam się zawahał. Jeszcze odbiliśmy mu coś. Możemy też użyć na niego zaraz zauroczenia. To będzie nieźle, zauroczenie. O, ale fajnie weszło. Ale czemu on nie jest zauroczony? Jakoś krótko to trwało, tak miałem wrażenie. Dobra. Rozwalił się gościu. No co ty tam tym ryjem próbujesz? Mam już dosyć mało, by się wydawało, zdrowia. Zauroczenie jakoś trwa u niego o wiele mniej niż u innych przeciwników, mi się wydaje. Miał być na 5 sekund. A trwa, nie wiem, może jedną? Może żeby nie był za słaby. A bo ja wiem, nie liczę tego. Dobra. Najgorsze jest to, jak ja mam jakąś taką ważną walkę, bo nie chcę teraz odrzucenia śmierci stracić. A niestety, ale... Na przykład muszę się podrapać. To jest najgorsze. Nie! I tak mi zadało obrażenia. Dobra. Tu coś weszło przed chwilą. Nietykalność jakaś mu weszła, co to miało być? Nie, 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 idź sobie ode mnie, idź sobie ode mnie. Wynocha. Wynocha z mojego domu. Nie. Prosto w jego rzeczy wszedłem. Ale już nie ma dużo zdrowia. Może jak sobie teraz z nim poradzę, to poradzę też sobie z nim na... Jak będzie już bossem. Bo teraz z nim tak jakby nie jest, bo nie ma Tezeusza. Dobra. Użyję na niego zauroczenia. Okej. Co ty tam robisz? Ojeju, nawet tu mi zadał obrażenia, nie wiem jak. Posłał jakieś takie, nie wiem, dziwne rzeczy. Jak ja go nienawidzę. O nie, i odrzucenie śmierci. No to już jedno straciliśmy. To już nie wiem co dalej będzie z nami. Okej. No i... Głupie, że nie udało się tego zrobić bez zużycia odrzucenia śmierci. Trochę mi jest żal, bo tylko jedno nam zostało. Szanuję twoją siłę, mały. Champion Elysium oczekuje, do zobaczenia. No szczerze, było ciężko. To jest tylko mini boss, a w ogóle śmieszy mnie to, jak ten kryształ jeszcze porwał ze sobą. Ale straciliśmy odrzucenie śmierci i do tego dużo zdrowia, więc to była bardzo nieopłacalna walka. I do tego tylko za jakąś Artemidę. No dajcie spokój, w imię Hadesa, wiadomo. Po zadaniu wrogowi uderzenia krytycznego inny wróg, to bym chciał. Uderzenia krytyczne zadają jeszcze więcej obrażeń opancerzonym. Wrogowie, których nie można ogłuszyć ani odepchnąć, to może bossowie są na przykład. Boski wskaźnik ładuje się szybciej, gdy zadasz uderzenie krytyczne, też fajne pod combo. Chyba jednak nie wezmę sobie tego pierwszego, wezmę sobie to. Chociaż ten wskaźnik też byłby niezły. Dobra, wezmę sobie te środkowe. Wszystko tu jest niezłe. No tak naprawdę niektóre wybory są dosyć takie, można powiedzieć, równe sobie. O kurczę, za 400 nawet oberwał. Ale to nieźle walnęło tam przed chwilą. Tu już padli panowie. Jeju, ale to fajnie pokosiło ich. To było niezłe, to było niezłe. Tylko czasami mogę oberwać. Muszę jakoś wyskakać ich, żeby co jak co, ale im odbić na przykład niektóre ataki.
Mogę to zrobić, mogę to zrobić. Tu duszek został. Dobra, mamy ich, tu damy Atenę. No i krytyk, zapraszam. No mogłoby więcej trochę zadać. Mamy duszka, coś jeszcze macie dla mnie? No, będzie coś jeszcze. Tutaj przesyłka specjalna. Użyjmy też trochę tych bomb, wystrzałów, pusto. Generalnie jeśli chodzi o te pchnięcia, które wziąłem sobie w zamian za atak obrotowy, to nie są aż tak świetne jak myślałem, że będą niestety. Tak muszę powiedzieć, że troszkę się zawiodłem. Jakoś miałem to jakoś lepiej rozrysowane w swojej głowie. Może pod niektóre itemy, jak na przykład, czy tam ulepszenie, jak na przykład to od Dionizosa wywołujące przepicie byłoby lepsze. No i tylko 10 ciemności za tyle walki. I za niedługo będzie bossik, ja bym chciał wydać moje rzeczy, więc wezmę sobie teraz Harona, ale uwaga, mam tutaj jeszcze studnie. No nie wiem, czy sobie tyle odzyskam tego zdrowia. A tu mamy na przykład gwarancję bramy chaosu. No wezmę to sobie, bo wydaje mi się, że 300 monet i tak mi wystarczy na Harona, więc powinno być dobrze. A być może się jeszcze coś tam wyhiluje przy okazji. I mamy tak, Harona. I możemy sobie wziąć, tak jak mówiłem tutaj, serce centaura, czyli sobie jeszcze więcej zdrowia dodamy. To proszę bardzo, ja oczywiście biorę. I możemy sobie jeszcze wziąć Atenę. Odrzucenie śmierci przywraca więcej zdrowia niż zazwyczaj, przywraca jedno użycie. I nie wiem teraz, które mi zeszło, z tego zęba czy moje odrzucenie śmierci. Teraz mam wątpliwości. Odrzucenie daje dłuższą nietykalność, przywraca więcej zdrowia albo dłuższą nietykalność, co było lepsze? No pewnie, że pewne ruchy. Nie no dobra, wezmę sobie to pierwsze, ostatni upór i faktycznie odzyskałem sobie odrzucenie śmierci, czyli jestem, no po prostu wyszedłem na zero, jeśli chodzi o tego minosa. Dobra, weźmy sobie znowu serce centaura i weźmy sobie jeszcze więcej zdrowia. Teraz już na bank przejdziemy tego bossa. Tylko tu jest jakiś, a tarczownik to jest, dawno go nie widziałem w sumie. Uuu, on jest opancerzonym jakimś, co nie? I mu chyba więcej zadaje, bo tam było napisane wcześniej. W ogóle to jest przeciwnik, którego raczej trzeba klepać jakoś od tyłu, tak się starać. Też mogę użyć bomb. O, fajnie, za 400 mu walnąłem. To było niezłe. Tu jeszcze jest więcej tych wrogów. No, ja chcę te wskaźniki. Mogłem odbić w sumie, bym tyle nie stracił aż. No gościu, już, co ty tam pleciesz? Kombinujesz ryjem. Ja nie wiem, siedzi jeszcze w mojej biesiadnej mgle i cwaniakuje. Dobra, to mam drugiego, a jeszcze więcej będzie. Moglibyście już sobie podarować. O, wybuch, a zablokował wszystko. No to leci Afrodyta. Panie, co pan będzie mi tu robił? No i wystakowaliśmy go. Tutaj jeszcze duszek do zbicia. Dziękuję za uwagę. I jeszcze więcej przeciwników. Walniemy im tam od razu tę biesiadną mgłę. No i mogę też starać się bardziej z odległości ich poniszczyć, bo teraz jest ich bardzo dużo. A też są te motylki głupie. Bardzo ich nie lubię. Dobra, mam tego duszka. No, będę tutaj niszczył tę kulkę. Musimy też właśnie patrzeć za tymi motylkami mniej więcej. I coś właśnie mnie walnęło, coś zadało mi obrażenia z dystansu, widziałem. To jest jeszcze ta kulka. Pozbędziemy się jej, bo ona jest tutaj źródłem zagrożenia. I nie wracaj, no właśnie, dobrze ci powiedziałem. Rzucamy sobie, właśnie może troszkę porzucamy jeszcze tej biesiadnej mgły. I odbijamy od przeciwników. Okej. I następny. Właśnie ta mgła mnie bardzo tutaj ratuje, zobaczcie. Jestem w stanie bardzo opancerzonego wroga szybko zbić. No i mamy serducho. Maksymalnie 240 zdrowia, o ile się w ogóle uzdrowimy. I teraz mamy serce albo granat. Weźmy serce, weźmy, chodźmy pod to życie, bo ono jest OP. Też sobie bardzo dużo uzdrowimy z wszelkiego rodzaju właśnie zębów, że tak powiem, od kostka albo odrzuceń śmierci. O, tak powinienem bardziej powiedzieć. Bo tam procentowo to odnawia, przynajmniej przy odrzuceniu śmierci tym standardowym, bo chyba przy kostku to jest tak, że to akurat konkretną ilość odnawia. No ale wiecie, o co chodzi. Zdrowie tutaj OP, bo jeśli chodzi o damage, to naprawdę u mnie jest w porządku. Możemy się co prawda zrobić jeszcze lepiej pod damage, no ale jak padniemy, no to nic nam po damage'u, bo przeciwnicy też dosyć dużo biją. Tak zauważyłem sobie. Dobra, tutaj są kryształowi przeciwnicy, to sobie troszkę chyba porzucamy, wiecie. Głupie jest to, że przy rzucaniu
moja postać tak przystaje w miejscu niestety. I to jest minus, kiedy na przykład chciałbym, no musiałbym unikać tam Minosa na przykład. Znaczy nie Minosa, Minotaura. I Tezeusz by mnie ciukał, albo na odwrót. No, chodźcie tutaj, cwaniaki. Jeden z drugim. No niestety nie odbijam ich strzału. To mi nie wychodzi. Prawie ich mam. No chodź tu, kurde, co tam uciekasz? No co jest? Do domu. Nawet full pasek chyba miałem. No i możemy 33 zdrowia uzyskać, bardzo dobrze. Dalej mamy Granat i Harona, czyli chyba dopiero teraz będzie bosik. Z czego ja nie mam zbyt dużo w przypadku tego Harona, to wiecie co? Ja bym chyba jednak teraz poszedł po Granat za darmo, nie musiałbym oboli zużywać. No i tyle. Bym sobie na przykład atak ulepszył. Pewnie coś jeszcze pod zdrowie byłoby u Harona, ale to nic. Dobra, co mogę ulepszyć? Atak specjalny jest mocniejszy, to było spoko. Otrzymujesz mniejsze obrażenia stojąc w biesiadnej mgle. No to tutaj nie ma dużo tych procentów. Wiecie co, ja wziąłbym po prostu większe obrażenia ataku specjalnego. Niech będzie. Power up. No i lecimy. Mam nadzieję, że teraz się uda. Trzymajcie za mnie kciuki. To jest ta chwila. Ta wielka chwila, na którą tyle czekaliśmy. Asterion, Tezeusz. Jaką to możesz mieć nadzieję, potworze, stając naprzeciw błogosławionej więzi braterstwa? No nie wiem, czy oni są, mają więź braterstwa, trudno o tym mówić. Lepiej go nie deprecjonować, królu, jest silniejszy niż się wydaje. Musimy to, tym razem pozostać czujni. Oj, jestem niezwykle czujny w tym momencie, Asterionie. A gdybym jeszcze żył, to wręcz śniłbym się na myśl o przebiciu tego wyrostka moją włócznią lub czymkolwiek innym, co miałbym w zanadrzu. A teraz zaczynajmy. Trzymajcie za mnie kciuki, lecimy, pierzemy tego tutaj Minotaura. Postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy. Brak tych, bo zużyłem sobie już wszystkie. Zaraz zleci. Jak będę tutaj stał, to będę też mniej obrywał, pamiętajmy. Dobra. Postaram się też często dosyć skakać, żeby odbijać w miarę możliwości niektóre pociski, które tylko mogę. Mogę też używać Afrodyty. Dobra. Tam próbował we mnie wycelować, ale mu się nie udało, na szczęście. No idzie co? Oberwałem tutaj, w tym momencie. Dobra, znowu mgła, leci. Nietykalność mu weszła. No to nieźle. Ale już ma połowę zdrowia. Połowę zdrowia już ma. Nie, 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 nie. Panowie, uspokójcie się, porozmawiajmy. Nie no, nie będziemy rozmawiać. Nie będziemy rozmawiać. Widzę, że już mu tam zeszło wszystko. Odbiliśmy mu też coś tam, widziałem. Bardzo dobrze. Nie no, idzie super. Już ma naprawdę loa ten Minotaur. Też możemy sporo oberwać. Więc jeszcze miejmy się na baczności cały czas. Będzie na nas gonił teraz. Okej. Mam nadzieję, że mam ich. Już ma loa. Ale niestety też czasami tak, takie ataki wykonuje, że ciężko to uniknąć. Okej. Ma już, prawie padł. Dobra, mam go, mam Minotaura. Typiemy Tezeusza. Co to za tłumy tutaj szaleją? Afrodyta, niech leci Afrodyta. I co zrobisz, Tezeusz, jak jesteś sam? Nic nie zrobisz, haha. Kurde, gościu. Nie, dobra, jednak coś może zrobić. Postarajmy się nie stracić tutaj tego odrzucenia śmierci. Jeszcze chyba Bogu będzie wzywał, więc na to musimy uważać. Ale generalnie to... Nie, jest bardzo dobrze. Postarajmy się to zrobić na spokojnie. Nietykalność jakaś mu weszła. No, co to? Super Saiyana odpalił. Teraz Poseidon! Poseidon! No nie. Jak ja takich sytuacji nie lubię. Dobra. Dalej próbuje we mnie, jeszcze we mnie strzela dodatkowo. Ostatnio chyba Artemida mu pomogła. Nie! Okej, okay, jakoś mi się to udaje zrobić. Ale mam nadzieję, że faktycznie się uda. Nie! Odrzucono śmierć. Cholercia. Straciłem odrzucenie śmierci. Bierzemy go. Nie ma co tutaj, kurczę, szmychać, bo on jest po prostu nie do pomyślenia, ten gościu. Tych bogów wzywa. Już ma naprawdę loa, więc dobrze idzie nam. Nie możemy tego zmaścić. Już teraz naprawdę nie ma odwrotu. Dobra. Afrodytkę mu dajemy. La 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 la. No, w 2T jeszcze wszedłem. Postaram się to jeszcze zrobić.
Proszę, proszę, nie! Momentami jest ciężko, żeby nie unikać. Jakoś tak wskakuję, jak staram się robić uniki. Okej. I co? Na logo mam, na logo mam. Udało się! Udało się! Wreszcie! Herosi pokonani. Zabiłem wreszcie Minotaura i Tezeusza, ale wiecie co, zeszło mi odrzucenie śmierci i prawie następne weszło. Więc naprawdę miałem problemy. Co prawda, jak był już Tezeusz, to bardzo dużo obrywałem od Posejdona, jakoś wskakiwałem wręcz w te jego wybuchy czasami. Więc muszę przyznać, że miałem niesamowite problemy. I mam jakiś nektar. To jest ambrozja, ten dla uczty bogów. Wydostano się przy użyciu włócznia. No i te włócznie mamy tutaj, o dziwo, do zebrania. W pokoju już nic nie ma. No i co, będziemy już powoli kończyć odcinek, bo i tak był bardzo długi. Tutaj mamy wyjście na kolejne piętro, więc miło, że nam się udało już przejść dalej, bo utknąłem po prostu przy tym Minotaurze i nic nie szło dosłownie zrobić. Zobaczmy, co jest tutaj. Odzyskaj zdrowie, zyskujesz to, następny odnaleziony dar będzie miał wyższą rzadkość. Zdrowie bym sobie wziął, chociaż to też nie brzmi źle, ta ciemność. Czy coś sprzedać? Raczej nic bym nie sprzedawał. Daru też nie będę wymieniał, ząb mi się przyda. To idziemy wyżej, zobaczymy, co to takiego jest. Nie myślałem, że dotrę tak daleko. No ja też nie myślałem. Ciekawe, ile jeszcze tych pomieszczeń będzie. Tu mamy następnego jakiegoś busika. Jak w ogóle to pomieszczenie się nazywa, jak tutaj już były pola elizejskie. To jest, moi drodzy, świątynia Styksu. Czyli to będzie następnym razem, więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dotarliśmy naprawdę daleko i niesamowicie nam poszło. To jest zdecydowanie dobre podejście. Więc dzięki za oglądanie, do następnego odcinka, do usłyszenia i pa pa!